No cóż, szósta edycja konferencji sieci szeropasmowe to kontynuacja w zasadzie takich publicznych rozmów na temat powstającej infrastruktury telekomunikacyjnej. Myślę, że warte jest podkreślenia to, że ta szósta edycja skupi w sobie zarówno podsumowanie tego, co działo się w perspektywie do roku 2015, a w zasadzie 13, i wnioski płynące z tych doświadczeń będą mogły posłużyć wypracowaniu zupełnie nowych, lepszych jakościowo rozwiązań na perspektywę 2020. Bo chciałbym podkreślić, że ta perspektywa 2020, której w zasadzie już jesteśmy w drugim roku jej obowiązywania, będzie trudniejsza. Zarówno z punktu widzenia inwestycyjnego, mamy trudniejsze inwestycje, to są inwestycje ostatniej mili, to są inwestycje w białych plamach, które to białe plamy są o wiele rzadziej zamieszkałe niż te, do których mieliśmy do czynienia dotychczas. I teże doświadczenia z poprzedniej perspektywy powinny pomóc nam zrealizować perspektywę 2020.